Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Easy Gracz. Dzisiaj mam dla was dodatek pod tytułem Serca z Kamienia z podstawki Wiedźmina trzeciego Dziki Gon. Także zobaczymy jak, z czym to się je. Już to widziałem, bo to już to widziałem na trailerach i tak dalej, ale gramy. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę? Kto pisze te ogłoszenia? Się przybija. Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everec. To on wystawił to ogłoszenie. Tak jak tu widać, możecie sobie zatrzymać i sobie poczytać. Ja już to czytałem. Chociaż też nie do końca. To są takie po prostu zwykłe notki. Tu mamy dodatek, a tu chyba zwykły. Tak, tu jest tu jest dodatek, czyli tak jakby tryb fabularny, a tu mamy też tryb fabularny, ale misję poboczną. Tak mi się wydaje. Ale najpierw zrobimy tryb fabularny, potem te misje poboczne. Tak mi się zdaje. Okej, skorzystamy sobie z... Od razu mówię, że grałem w Wiedźmina, tylko już dawno nie grałem. Bo dawno była premiera, jak wiecie, i już dawno nie grałem w Wiedźmina trzeciego, ale 4 razy, czy tam 3 przyszedłem, coś takiego. Przyjdziemy, teleportujemy się od razu, żeby blisko było, bo chcę wam zaoszczędzić czasu jeżdżąc. Ładnie gwizda, chodź płotka. Dalej. Okej, jedziemy. Jedziemy. Oczywiście tu czeka nas walka. Zara będzie po wszystkim. Kończ. Właśnie, zaraz będzie po wszystkim. Odbijam strzały, mam ten. Widzicie? Nie gram od początku, można grać na, od początku, ale wtedy to nie jest aż tak. Najpierw ubiję tego z kuszą. Damy sobie jemu petardę. Łap to. Ale się zamroził. Uhuhu, jak rękę odciąłem. Okej. Grałem też na najwyższym poziomie trudności i jakoś sobie radziłem, ale trudno mi było. Ale i tak to dobry sukces, jak po tym jak nie grałem. Ale myślę, jak dawno, bo dawno nie grałem takich, że to i tak jest postęp, że mi się udało na trudnym i pokonać. Nie zbieramy tutaj rzeczy, bo są strasznie słabe. Idziemy, oj. Tutaj. Ale to z patchami to po prostu w czasie jak gdy patchy wydawali, to to poprawiło po prostu. Bo pewnie wszyscy się skarżyli, że na poziomie trudności najtrudniejszym najtrudniejszym poziomie trudności było ciężko po prostu, tak? Ale ględzę. Nie będę brał płotki, już niedaleko jest, z skrótami będę. Mamy tutaj oczywiście niedźwiedzia, obudzimy go naszą petardą. I mam też kołowrotek już zamontowany, że tak powiem, kołowrotek. Także jest okej w miarę. Idziemy do Olgierda van coś tam
Von Everett i porozmawiaj z nim o kontrakcie. Tu są jakieś dzicy ludzie. Ej ty! Nie znam się. Szukam Olgierda. Szukam Olgierda von Everett. A! W środku jest. No to idziemy, no. Wiem, że tu możemy wybrać dwie opcje. Możemy powiedzieć na nich, obrazić ich i będziemy się bić, albo po prostu nara. Nie wkurzają, więc powiem, że banda idiotów. Nie ma tu takiego. Jest, jest. Kim jesteście? Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Gdzie znajdę Olgierda? Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everett. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Normalnie banda i kurna idiotów. Tak. Zamiast zaprowadzić, to muszę sobie pośmiać. Mów, co cię grupka by... Banda idiotów. Nie, to ja jestem Olgierd. Ale śmiesznych idiotów. A w życiu, to ja jestem Olgierd. No właśnie. Jakby to było śmieszne, to by Wiedźmin się śmiał. Także to nie jest śmieszne, jesteście bandą idiotów. Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach? To które z was ma jaja? A który mózg? Ha, ha, ha. Ten się nie śmieje, więc on. Nie śmiejesz się? Znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. Nie. Ja jestem ten od pięści. To zobaczymy. No dalej. Ale przydusił mnie do ściany. Muszę się odsunąć trochę. Jest, a myślałem, że już mi się nie uda. No, dobry jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Dzięki. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwał? I co, trafił? Geralt z Rivi. Trafił drugi. Ale ten drugi w nogę. Możemy to zbadać. Wow, żaba. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on ja rozumiem, że ktoś jest śmieszny i nawet Geralt by się śmiał, że to kogoś? Jest śmieszne, ale jak oni nawet... Kurna. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. Po prostu banda idiotów Olgierd i tyle. Bardzo szybko się nudzi. A przynajmniej można z nich się pośmiać. A nie żeby tak w towarzystwie. To jest poziom normalnie dna. Poziom dna, takie poczucie humoru. Atamanie, moim zdaniem. Gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Nie wiem, coś śmiesznego powiedzieć. Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę.
Co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Wiadomo co. Możemy wybrać tu, nie znam się na rzeźbiarstwie, wolę twórczość Gernesta, dajmy zlecenie. Mnie się podoba. A mnie się podoba, szczególnie te dwa owalne elementy. O, zgrywus. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Ja się znam. Znam się na okrągłych rzeczach. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. I kolejny debil, no, Jezu Chryste. No przynajmniej ciekawiej. On chyba najmądrzejszy z nich jest. Dobrze, a teraz porozmawiamy. Oni nie mają poczucia humoru, oni nie mają mózgu. Jeden, wszyscy, nikt nie mają mózgu, a jeden jest na pięści, walczy na pięści, także jest wesoło. Ataman Olgerd! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Niech żyje! Tylko potrafił chlać i wrzeszczeć. Nic więcej. Zejdź i napij się z nami. No to teraz nie mamy już wyjścia. Ale co jak co, są nawet śmieszni. Z nich można się pośmieć. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Chyba woda do głowy sodowo odeszła. Od tego bogactwa chleją. Moim właśnie zdaniem jest to, że oni po prostu się nachapali złota i sobie żyją. I w ubóstwie się nachapali i mają tu przywódcę. On ich jakoś poprowadził, po prostu siedzą sobie w luksusach. Ale mogę się mylić. Na czyją cześć to uczta? Może zapytajmy. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzciny. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Porozmawiajmy o zleceniu. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłało się do kanału? Nie, pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. Wiadomo jak to baby, każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła. Ale już nie wróciła. Nie chcę wam. Nie ona pierwsza zresztą. Nie chcę wam spoilerować, choć nie wiem, czy to może być spoiler. Hej, ale to było w trailerze. Idziemy do kanałów, a w kanałach. Tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Nie chcę być chamem i chciałbym porozmawiać o nagrodzie. Bo mamy więcej, ale nie będziemy mieli paska chyba. Nie będzie. No, chyba będziemy mieli nie pasek. Myśl o tym. Jak wrócisz albo z łupem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Idealnie, 450. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Przyjmę. Rozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Dobrze. Tak więc idziemy chyba. A mamy tutaj. Hej ty, kocioczka. Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka. A co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy.
Mam dla ciebie intratną ofertę, kocie oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Clivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi i uciął mu łeb. Czemu sama się tym nie zajmiesz? Dobre Czemu pytanie. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cliverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale mogłaby się dowiedzieć, ale oczywiście on. Ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Mogę być chamem i przyjąć to zlecenie, bo to chodzi o właśnie o dodatek ten chyba. Czy to jest misja poboczna, czy to sam dodatek? Chyba misja poboczna, nie wiem. Ale nie przyjmę zlecenia, bo Wiedźmin nie przyjmuje zlecenia na ludzi. On nie poluje na ludzi, na potwory. Także, no, ja nie przyjmuję zleceń. Jestem Wiedźminem. Nie przyjmuję zleceń na ludzi. Ale mimo to czasem ich zabijasz, co? Jak sobie zasłużą. No, a nie sobie tylko... Nie myślisz, że morderca mojego przyjaciela sobie zasłużył, he? Przynajmniej mnie wysłuchaj. Clivert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar. Ale kto wie, możemy to rozwiązać. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na... Można ci napisać, czy mam to rozwiązać, czy nie. Bo moim zdaniem nie wiem, nie. Czy to jest na ludzi. Clivert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. A może cię olął? Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. No już mamy dwóch zleceniodawców, tak? Clivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Taka brzydka jesteś, łysa. Znajdziesz mnie w Oksenfurcie. W alchemii. Karcz mnie przy rynku. Okej. Ale... To chyba nadchodzi czas końca. Gdyż iż... Mamy tutaj... dziki. Tu też dziki. Tam przynajmniej chyba ma olej w Wiedźminie. Do takich idiotów, no nie wiem. A ten co, się nawalił? Czego szukasz, bracie? Przy tym. Lubisz sobie popić, co? Jak jest dobra żytnia, no to czemu nie? Tu mamy swojego konia. Ale szanuję wasz czas i nie chcę, żeby to długo trwało, tak więc myślę, że tu zakończymy. W następnym odcinku zejdziemy do tych kanałów, który będzie już dzisiaj, także możecie się nie martwić o to. Będą dwa odcinki. Pytacie, możecie zapytać, dlaczego taka grafika? Dlatego po prostu chciałem wam jakość wideo może trochę lepszą przez spadek tekstur jakości, ale rozdzielczości lepszą trochę, aby to lepiej płynność było płynność, także dziękuję bardzo za uwagę, za oglądanie, no i do następnego odcinka, który będzie już dzisiaj. Do zobaczenia, miłego dnia.